Propozycja zasad regulujących suwalski budżet obywatelski w 2022 roku zawiera jeszcze jedną nowość obok tak zwanych małych i dużych projektów inwestycyjnych oraz Pomysłów kulturalnych lub społecznych pojawił się kolejny rodzaj projektu. Już w 2022 roku, o ile Rada przyjmie propozycję, 100 tysięcy złotych będzie można zadysponować na projekty zielonego budżetu obywatelskiego. Uchwała nie określa, czy ma być to jeden czy więcej projektów. Jak czytamy w projekcie, w ramach zielonego budżetu obywatelskiego mogą być składane projekty mające na celu rozwój publicznych. Ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni przez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących zgodnych z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz Zgodnych z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt precyzuje jednak, że pomysły zgłaszane w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny. To znaczy, że ponad 60% nakładu muszą stanowić wydatki inwestycyjne. W dalszej części projekt precyzuje, że z tej części Budżetu Obywatelskiego finansowane mogą być parki, zieleńce lub skwery. Łąki kwietne, rabaty kwietnikowe, bylinowe, klomby, aleje drzew, a także nowość. Park Jednego Drzewa. Bądź inne, ale niekonwencjonalne rozwiązania wzbogacające lokalny ekosystem. Za! taką można by uznać niedawną propozycję złożoną przez Annę Ruszewską. Radna w marcu przedłożyła prezydentowi Rankiewiczowi interpelację z pomysłem utworzenia zielonych dachów i ścian w subałkach. A ten do pomysłu Odniósł się z dużą otwartością, wskazując w marcowej odpowiedzi, że w ramach Zielonego budżetu obywatelskiego mogą być składane projekty mające na celu rozwój publicznych ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni, poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących. A w dalszej części odpowiedzi włodarz Suwałk odsyła radną do projektu zasad regulujących przyszłoroczny budżet obywatelski, wśród których wskazane zostały. Stały, niekonwencjonalne rozwiązania wzbogacające ekosystem, koncepcja zielonych ścian i dachów mieści się idealnie w podanej definicji.